i ofiara komunikacji o znaczeniu bardzo lokalnej, bo tu droga po prostu bardzo mała jest. Padalec. Który z padalców? Nie wiem. No, niestety padł troszkę wcześniej. Op. U nas od niedawna okazało się, że są dwa gatunki padalców. Kolchicki, czyli ten wschodni, i padalec zwyczajny. One się różnią kilkoma. A oprócz oczywiście zapisu genetycznego, to kolejną sprawą jest układ tutaj tarczek, chyba w okolicy głowy. No ale tego to bardzo nie wiem. 20-30 lat temu był to jeden gatunek, teraz się okazało, że po badaniach genetycznych już są to dwa odległe od siebie gatunki. Na ziemi radomskiej powinniśmy się spodziewać obu tych gatunków, albo też najprawdopodobniej strefy takiej przejściowej, czyli mieszańców.